Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek geopolitycznego przeglądu prasy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jako pierwszy polecam Państwu z całego serca artykuł z bieżącego aktualnego gościa niedzielnego, artykuł Grzegorza Łupczyka pod tytułem Piotrkowska lista Christmana. Dotyczy on listy Christmana, która jest porównywana z listą Schindlera, tylko że bardziej związana z wydarzeniami z Piotrkowa Trybunalskiego. Może zacytuję sam wstęp, żeby nakreślić taki ogólny obraz artykułu. Piotrkowskie getto odegrało rolę poligonu doświadczalnego w nazistowskiej polityce eksterminacyjnej ludności żydowskiej. Było pierwszym tego typu miejscem planowej zagłady, nie tylko w okupowanej przez Niemców Polsce, ale w całej ogarniętej wojny Europie. A jeszcze wspomnę, że Grzegorz Łupczyk to nie tylko publicysta, ale był ambasador Polski w Budapeszcie. A czym on tu pisze? Mianowicie, proszę Państwa, w tym artykule autor przywołuje przykład getta w Piotrkowie Trybunalskim, które było pierwszym tego typu miejscem zagłady w okupowanej Polsce. Piotrków Trybunalski został zajęty przez Wehrmacht już 5 września 1939 roku, a już 1 listopada 1939 roku to getto zostało utworzone. Wtedy umieszczono w nim 9376 Żydów, a 3 lata później było ich tam już aż 29 tysięcy. Warto wspomnieć, że jak to często w przypadku gett miało miejsce, przestrzeń wydzielona przez Niemców na getto była bardzo niewielka w porównaniu do liczby ludności, która miała tam być przemieszczona. Tak było też w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego. Ale o czym jest ten artykuł? Właściwie warto wspomnieć, że Żydzi przywożeni do getta piotrkowskiego pochodzili w dużej części, wielu z nich, z takich miejscowości jak Sulejów, Tuszyn, Wolbosz, Rozprza, no i oczywiście pobliska Łódź, ale też Poznań czy Częstochowa, a nawet Bydgoszcz. Dalej artykuł wspomina o tym, że w tym getcie, przepraszam, nie w getcie, ale ogólnie w okupowanym Piotrkowie Trybunalskim było wiele dowodów na heroiczną postawę Polaków, którzy ratowali Żydów, czy to ich znajomych, czy to obcych, ale po prostu widząc w nich drugiego człowieka. Wielu z nich później otrzymało tytuł Sprawiedliwych. No i są tu konkretne przykłady podane takich Polaków, na przykład łączniczka Regionalnego Oddziału Armii Krajowej Helena Migacz przy pomocy Janiny Kowalczyk w trakcie likwidacji getta w październiku 1942 roku wyprowadziła z niego podpułkownika doktora Józefa Galera, znanego przed wojną piotrkowskiego lekarza. W równie odważny sposób, pisze oczywiście Grzegorz Łupczyk, ja to cały czas cytuję w tej chwili, żeby nic Państwo nie stracili, nic nie przeinaczyć, w równie odważny sposób uratowany został dr Zygmunt Tenenbaum, ceniony i lubiany przez piotrkowian również po wojnie laryngolog. Dalej jest jeszcze jeden przykład, który warto tutaj wspomnieć. Maria Śpiewak i jej siostra Danuta, łączniczki Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim, zostały w 1979 roku przez Jadwaszem uhonorowane tytułami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za uratowanie 14-letniej Sabiny i 16-letniej Heleny Schwarz. Studentka medycyny Maria Śpiewak za swe czyny w 1948 roku na 2 lata trafiła do więzienia. No niestety komunistyczne władze były mało sprawiedliwe, mówiąc tak po prostu. Jakie były dalsze losy tego pierwszego getta w Polsce i ogólnie tego typu okrutnego eksperymentu w tej części świata? W 1942 roku nasiliły się działania
gestapo w celu zagłady osób narodowości żydowskiej przebywających w tym getcie. Ocalało niewiele, zaledwie kilka tysięcy, ale o co chodzi z tą listą Christmana przywołaną przeze mnie na początku mojego opisu artykułu. W 1943 roku przy życiu został niecały 1000 Żydów. Zostali zatrudnieni przez Austriaka Christmana, Augusta Christmana. Mieli być po prostu niestety tylko tanią siłą roboczą, ale w pewien sposób dzięki temu udało im się przetrwać, bo co prawda w 1944 roku zaczęto wywozić ich do obozów śmierci i obozów pracy, głównie na terenie III Rzeszy, ale na szczęście tak się stało, że przetrzymali wojnę i wielu z nich przeżyło. Tutaj bardzo, bardzo ciekawe jest to, że wśród takich osób znalazł się też Izrael Meir Lau, który był jednym z synów piotrkowskiego rabina, a później, wiele lat później, został naczelnym rabinem Izraela i dwukrotnie widział się z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo oraz w Jerozolimie. Ale ten artykuł nie został przeze mnie w żaden sposób wyczerpany. Jeszcze podkreślę, że to jest artykuł Grzegorza Łupczyka. Polecam przeczytać go całego. Bardzo skłaniam do refleksji. Następny artykuł z aktualnej jeszcze polityki. Artykuł napisany przez Tomasza Maćkowiaka, zatytułowany Podróż pod specjalnym nadzorem. Chodzi o Milosza Wystrczyla, czyli marszałka czeskiego senatu, który na początku września wsławił się wręcz dla innych brawurową, zależy kogo państwo pytają, dla innych brawurową, dla innych haniebną i niepotrzebną akcją poprzez odwiedzenie tajwańskiego Tajpej. Jak wiemy, bardzo skonfliktowanego przez hegemonistyczną Chińską Republikę Ludową. W ogóle Republika Chińska, czyli tak zwany Tajwan, to państwo, które jest uznane przez bardzo niewiele krajów, oczywiście przez Chiny Ludowe uznane nie jest, a wręcz jest przez nich izolowane mocno, bardzo mocno na arenie międzynarodowej już od lat 70., tak aby jego powiązania z, powiedzmy, to tak już bardzo szeroko wolnym światem były jak najsłabsze i żeby jak najmniej korzyści na przykład mocarstwa zachodnie odnosiły za bronienie autonomii czy suwerenności, właściwie powinno się powiedzieć, Tajwanu. No, ale o co chodzi z tym marszałkiem czeskiego senatu, z Miloszem Wystrczylem? No, odbył tę podróż na Tajwanie. Ale dlaczego ona jest taka niezwykła, ta podróż? Dlaczego jest o niej tak głośno i przez wiele tygodni była numerem jeden w czeskich mediach? No otóż, proszę Państwa, w Czechach prezydent aktualny, czyli Miloš Zeman, jest znany z tego, że tak bardzo entuzjastycznie reaguje na Chiny, liczy na coraz większą intensyfikację współpracy pomiędzy Republiką Czeską a Chińską Republiką Ludową. Tłumaczy to tym, że to jest wielka szansa dla Czech, ponieważ ten kraj, znaczy Czech jest, jak wiemy, relatywnie nieduży, natomiast Chiny olbrzymie, więc nawet napływ niektórych chińskich inwestycji do Czech może sprawić, że w ocenie prezydenta Czech, Czechy zyskają bardzo duży impuls rozwojowy, gospodarczy. No ale Zeman jest krytykowany za formę, nie tylko za to, z kim prowadzi ten sojusz, ze względów ideologicznych, Chiny, komunistyczne Chiny, Chiny, które są teraz przecież i reżimem, i, no i zawsze były, kiedyś nawet jeszcze większym, ale cały czas tym reżimem są. Zeman jest krytykowany za to, że na przykład jak kilka lat temu odwiedził Pekin, to powiedział aż tak duży komplement, że aż go przytoczę, publicznie głosił, jak pisze Tomasz Maćkowiak, autor artykułu, że chce się tam nauczyć, jak dobrze zarządzać krajem. No, szczerze mówiąc, to dziwię się prezydentowi Czech, że tak to ujął, bo nie był to według mnie najbardziej fortunny sposób wyrażenia
uznania wobec władz Chin, skoro sam jest prezydentem i sam uczestniczy w szeroko pojętym zarządzaniu państwem, w jego przypadku oczywiście czeskim, a później w trakcie rewizyty władz chińskich w Pradze stolicę Czech przystrojono o czerwone flagi, jak to nazwał dość zabawnie Tomasz Maćkowiak, jak na wizytę Breżniewa w latach 70. I zacytuję dalszą część tego artykułu na ten temat Tomasza Maćkowiaka. A kolumny jadących z lotniska limuzyn pozdrawiały machając chorągiewkami tłumy dzieci spędzonych z publicznych szkół. Dobrze, proszę Państwa, teraz przerwa na reklamę. Widzę, że są osoby, które mnie oglądają na żywo, więc wśród tych Państwa, którzy skomentują ten post, rozlosowana zostanie specjalna czekolada z płatkami złota, więc myślę, że warto. Czas komentowania do końca czasu tego nagrania. No dobrze, koniec reklam. Wrócę jeszcze do tego artykułu o Zemanie. Jest on tam krytykowany też dlatego, że zapytany właściwie, jakie korzyści mają Czechy z takiego egzotycznego sojuszu z Chinami, kiedy tutaj od lat walczyły o to, żeby być w strukturach Zachodu, w Unii Europejskiej, w NATO i co one właściwie z tego mają, to on odpowiedział, że przecież największą inwestycją Chin w Czechach jest finansowanie, sponsorowanie klubu piłkarskiego Slavia Praga. No i to mu zostało wypomniane, że to przecież no może dla kibiców tego klubu no to jest może fajna rzecz, więc kolokwialnie, ale w skali całego kraju no to jest nic, to nie jest żadna inwestycja w skali całego kraju. Ale zachęcam do przeczytania całego tego artykułu. Dobrze, no to może tyle, no ale jeszcze jeden artykuł, bo jest naprawdę, czyta się go jak naprawdę dobrą powieść, a są to same fakty. Artykuł Marka Budzisza z tygodnika sieci, artykuł o tym, że jak to kokaina jest walutą rosyjskich służb specjalnych. Marek Budzisz doskonale potrafi to uzasadnić, nie jest to żaden clickbait, jest to tutaj przez niego doskonale opisane i w ten sposób Marek Budzisz pisze. Dlaczego w brytyjskim Salisbury Rosjanie próbowali otruć nowiczokiem Sergeja Skripal i jego córkę? Później w dalszej części artykułu Marek Budzisz pokazuje, że właśnie dlatego, że Sergiej Skripal został przewerbowany przez służby zachodnie, przeszedł na stronę Zachodu, a sam był agentem i dokładnie mówiąc, co zaczął współpracę ze służbami hiszpańskimi, ale żeby tutaj w pełni pokazać charakter tego zdarzenia i zjawiska, należy wspomnieć, że Hiszpania boryka się z ogromnym problemem dostępności narkotyków i przerzutu narkotyków przez jej terytorium. Narkotyków, które płyną z Bliskiego Wschodu do oligarchów czy też innych tam osób związanych ze służbami specjalnymi Rosji. I dlatego hiszpańskie służby specjalne co pewien czas organizują ogromne akcje przeciwko tego rodzaju mafiom narkotykowym. I Sergej Skripal przeszedł na stronę służb hiszpańskich, zaczął z nimi współpracować i za to zapłacił bardzo wysoką cenę, bo został zaatakowany właśnie tym nowiczokiem i to na terytorium Wielkiej Brytanii, co było warte odnotowania, dlatego że Wielka Brytania, Hiszpania zresztą też, ale oba te kraje należą do NATO, a tu Rosja czy ludzie związani z jakimś tam biznesem albo z oficjalnym albo z nieoficjalnym Federacji Rosyjskiej śmieli zaatakować kogoś na terytorium Wielkiej Brytanii. Ale jak to, proszę Państwa, jest? Marek Budzisz doskonale to wyjaśnia. Otóż wszystko jest też związane z handlarzami bronią, rosyjskimi handlarzami bronią. Otóż ci handlarze bronią rosyjscy sprzedają broń przez tam odpowiednich pośredników, dobrze sobie znanych, do Palestyny i Syrii, żeby tam destabilizować sytuację, mówiąc kolokwialnie na złość Stanom Zjednoczonym i Izraelowi,
A w zamian z Bliskiego Wschodu wysyłane są przez Hiszpanię właśnie do rosyjskich tego typu osób narkotyki. Na przykład, co ciekawe, ale nie tylko o Hiszpanię chodzi, na przykład nie tak dawno w Gent w belgijskim porcie odkryto, że na jednym ze statków, który przybył do Belgii, znajduje się aż 2 tony kokainy. To jest, proszę Państwa, Narcos. To jest jak ten serial Narcos, tylko że to się działo niedawno i to w Europie. Te 2 tony kokainy pochodziły z Brazylii. Miały przy sobie ulotki partii władzy w Rosji, partii putinowskiej, partii Kremla, jednej Rosji. A z Argentyny, jak tu pokazuje Marek Budzisz, kokaina była też przez rosyjskich dyplomatów eksportowana pocztą dyplomatyczną z Argentyny do Europy, a poczty dyplomatyczne, jak wiadomo, no tam celnicy nie mogli sobie po prostu w Argentynie sprawdzić, tylko tego rodzaju działania podejmowali ludzie zatrudnieni na placówce rosyjskiej w Buenos Aires. Jeszcze jeden artykuł, który Państwu polecę, ale to już całkiem skrótowo, żeby nie przedłużać, więc w telegraficznym skrócie polecam jeszcze artykuł z aktualnego tygodnika do rzeczy. Artykuł, strona 78, dział ekonomia, autor Jacek Przybylski, o tym, jak to międzynarodowa ekonomia w coraz większym stopniu przebiega przez kanały dystrybucji dóbr i usług poprzez internet. I jest tutaj przykład polskiej platformy do sprzedaży Allegro. Debiut wszechczasów, mianowicie Allegro planuje wejść na giełdę i mówi się, że może nawet prześcignąć w kapitalizacji giełdowej takiego polskiego giganta jak CD Projekt. 44 miliardy złotych, jak tu przywołuje fakty pan Jacek Przybylski, 44 miliardy złotych, tyle wynosi kapitalizacja Allegro obliczona na podstawie ustalonej ceny. Debiut wszechczasów, Jacek Przybylski, tygodnik do rzeczy. No może to już na dzisiaj tyle. Zaraz jeszcze sprawdzę te komentarze. Czy ktoś skomentował ten post, czy nie? Chyba nikt nie skomentował. No więc dziękuję za uwagę i do widzenia.